Hej, witam serdecznie na moim kanale, z tej strony Mateusz Jamrozik. Na dzisiejszym filmie opowiem Tobie troszkę o zapaleniu ścięgna Achillesa. Serdecznie zapraszam. Zaczynamy! Zapalenie ścięgna Achillesa należy do grupy entezopatii. Najczęściej dochodzi do jego uszkodzenia na skutek zbytniego przeciążenia, ale zarówno wielu innych czynników, o których za chwilkę napomknę. Niestety ścięgno jest bardzo słabo ukrwione, dlatego też proces jego regeneracji i leczenia jest długoterminowy. Ścięgno Achillesa składa się z wielu włókien zbudowanych z kolagenu. Dzięki temu jest to struktura bardzo wytrzymała. Znajduje się ona między mięśniami łydki, czyli mięśniem paszkowatym i brzuchatym, a z drugiej strony przyczepia się do kości piętowej. Ścięgno Achillesa jest największą taką strukturą w naszym organizmie i dzięki niej możemy chodzić, biegać, skakać czy chodzić po schodach. Do stanu zapalnego ścięgna Achillesa dochodzi podczas jego urazu. Uraz jest spowodowany przez długotrwałe przeciążanie tej struktury. Często dotyczy to osób aktywnych, szczególnie biegaczy. Jeżeli chodzi o płeć, częściej ono dotyczy mężczyzn niż kobiet w wieku 30 do 40 roku życia. Do głównych objawów zapalenia ścięgna Achillesa na pewno należy zaliczyć ból, który jest zlokalizowany w dolnej części łydki. Kolejnym objawem może być sztywność poranna tej okolicy, która utrudnia nam funkcjonowanie. W kolejnych etapach może się pojawić ten ból w fazie rozgrzewkowej i tuż po wykonanym treningu biegowym. Tutaj może się pojawić również obrzęk tej okolicy i tkliwość palpacyjna. W najgorszym wypadku, kiedy dochodzi do nagłego bólu, pojawienia się obrzęku i krwiaka, należy skonsultować się bezpośrednio z lekarzem, ponieważ może to być całkowite zerwanie ścięgna Achillesa. Do stanu zapalnego ścięgna Achillesa najczęściej dochodzi o osób, które po prostu biegają, ale również tych osób, które mają taką aktywność w swojej dyscyplinie sportowej. Do stanu zapalnego dochodzi wówczas, kiedy przez dłuższy czas przeciążam tą strukturę. Niestety jest ona z wiekiem coraz mniej elastyczna i bardzo łatwo jest ją uszkodzić. U osób, które trenują na przykład bieganie i pojawi się u nich naderwanie włókien ścięgna, niestety podczas dalszych biegów te włókna nie naprawiają się, nie regenerują się i może doprowadzić w dalszej kolejności do osłabienia tej struktury. Do głównych czynników ryzyka zapalenia ścięgna Achillesa można zaliczyć zbyt szybkie zwiększanie objętości treningowej, jak i tempa, złe dobrane obuwie, które może powodować, że wewnętrzna część stopy może uciekać do środka, tak zwana nadpronacja, wykorzystywanie albo chodzenie na wysokich obcasach, dorzucanie do treningów chodzenie po schodach lub dorzucanie treningów biegowych pod górkę, czyli tak zwanych podbiegów. Zbyt szybki powrót do aktywności po okresie nietrenowania albo zmiana podłoża, po którym biegamy, na przykład z duktów leśnych na asfalt. Jeżeli chodzi o diagnostykę, należy zgłosić się do lekarza bądź fizjoterapeuty, który przeprowadzi wywiad, zapyta o objawy, wykona kilka badań. Na tej podstawie lekarz bądź fizjoterapeuta jest w stanie określić, jaki jest stan uszkodzenia tej struktury. Natomiast jeżeli będą potrzebne dalsze działania
lekarz może skierować na badanie ultrasonograficzne. Dzięki fali akustycznej jest w stanie dokładnie sprawdzić, jaki jest uraz sienia Achillesa, albo wysłać na rezonans magnetyczny, który z wykorzystaniem pola magnetycznego i fali radiowej jest również w stanie ocenić te głębsze tkanki ścięgna Achillesa. Leczenie jest uzależnione od rodzaju uszkodzenia ścięgna Achillesa. W postępowaniu fizjoterapeutycznym najważniejsze jest zwiększenie elastyczności ścięgna Achillesa, jak i mięśnia trójgłowego łydki, jak i wzmocnienie tej struktury. Dodatkowo fizjoterapeuta może wykorzystać zabiegi fizjoterapeutyczne, aby zmniejszyć stan zapalny, obrzęk i ból w tej okolicy. Do zadań pacjenta tutaj można zaliczyć okłady z lodem, które nie należy kłaść bezpośrednio na skórę, ponieważ może dojść do odmrożenia tej okolicy. To mrożenie powinno trwać około 15-20 minut. Następnie osoba, która trenuje, powinna zmniejszyć objętość treningową, powinna biegać po miękkich nawierzchniach, powinna stosować odpowiednie obuwie, które będzie nawet z większym tak zwanym dropem, czyli pięta będzie nieco wyżej od przodostopia. Wykorzystanie czasami indywidualnych wkładek ortopedycznych, jeżeli faktycznie występuje nadpronacja. No i oczywiście każdego dnia stretching ścięgna Achillesa i mięśnia trójgłowego, który dokładnie wyjaśni fizjoterapeuta. Leczenie chirurgiczne jest to oczywiście ostateczność. Jeżeli leczenie zachowawcze jest nieskuteczne, wtedy przechodzimy krok dalej. Natomiast chciałbym tutaj zwrócić uwagę bardzo dużą na dwa elementy. Pierwszym z nich to jest problem z oczekiwaniem na zabiegi, więc jeżeli pacjent już na tym etapie musi czekać na wykonanie zabiegów, już pojawia się problem, który może zdecydować o tym, czy to ścięgno będzie operowane, czy nie. Drugim bardzo ważnym elementem jest to, że pacjent nie jest sumienny w wykonywaniu ćwiczeń rozciągających i wzmacniających tego ścięgna Achillesa wraz z mięśniem brzuchatym. I w związku z tym niestety też może doprowadzić do tego leczenia chirurgicznego. Zapobieganie zapaleniu ścięgna Achillesa można zrobić w kilku krokach. Pierwszym z nich jest to dobranie odpowiedniego obuwia z odpowiednią amortyzacją i z odpowiednim dropem. Krok drugi to jest rozgrzewka przed każdym treningiem, która zakończona jest efektywnym stretchingiem. Budowanie szybkości i objętości budujemy stopniowo. Jeżeli nie biegasz po górach, po prostu staraj się robić to też stopniowo, albo po prostu tego unikaj. No i jeżeli masz problemy ze stopą, masz problemy z płaskostopiem, warto jest się wybrać do fizjoterapeuty, aby wykonać indywidualne wkładki ortopedyczne. A na koniec nie pozostaje mi nic innego, jak podziękować za wysłuchanie dzisiejszego filmu. Zapraszam do komentowania jak zwykle, do polubienia, do subskrypcji i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!